tej chwili jestem na etapie prawie, że wprowadzenia w normalny trening. Uczęszczam na tyle, ile mogę w treningach z dziewczynami. Jedyne, czego nie robię w tej chwili, to skakanie. Mogę skakać do zagrywki, mogę przemieszczać się trochę w bloku, ale jeszcze nie ma tego normalnego skakania do ataku. Myślę, że niedługo to się zmieni i będę mogła być w 100% na treningu. Trener mnie przygotowywał do tego od kilku dni i troszkę mnie to oczywiście zaskoczyło, ale wiadomo, że jak była trudniejsza piłka, to mogłam to odpuścić. Doktor też przyjechał jako bodyguard osobisty, więc byłam pod dobrą opieką. Myślę, że cel był taki, żebym była z drużyną po prostu. Uważam, że jest wiele pozytywów, szybka gra na skrzydło, tak jak w ostatnim sezonie, mocne prawe skrzydło, więc środki też mają, myślę, wiele różnych aspektów dobrych w grze, każda potrafi wszystko tak naprawdę, atak, blok, więc ja liczę na bardzo dobry sezon.